Cześć, przechodzę dzisiaj do Was z nowym przeglądem świątecznych prezentów, tym razem ze sklepu Tezenis. W ogóle zajawiałam Wam już ten temat na Instastory, wrzuciłam taką zajawkę ciuszków i zgodnie odgadliście, że chodzi właśnie o ten sklep, który swoją drogą uwielbiam. W Tezenis znajdziecie tak naprawdę prezenty dla wszystkich członków swojej rodziny, począwszy od mamy, taty, przez brata, siostrę, przyjaciółkę, babcię. Być może nawet wyhaczycie coś, co Wy chcielibyście dostać od świętego Mikołaja. Daję też znać, że w dzisiejszym odcinku możecie wziąć udział w rozdaniu. Wrzucam Wam tutaj wszystkie zasady. Nagrody są rewelacyjne, bo możecie zgarnąć 3 zestawy w postaci piżamki, szlafroka i skarpetek, które będziecie mogli wybrać Wy sami ze świątecznej kolekcji marki Tezenis. Także zachęcam Was do wzięcia udziału, no i zapraszam do oglądania. Według mnie szlafrok to jest idealny pomysł na prezent dla wszystkich zmarzluchów, takich jak ja, ale nie tylko. Jeśli chodzi o moją mamę, to ja zawsze wiem, co jej się będzie podobać. Już Wam też to opowiadałam. Z tego względu, że my po prostu znamy się jak łyse konie. Ja dokładnie wiem, jaki ona ma styl. I jeśli chodzi akurat o nią, generalnie o mamy, to wybrałabym coś takiego milusiego, stonowanego, bardzo uniwersalnego. I wydaje mi się, że taki szlafrok, w ogóle milusi, on jest tak mięciutki, że szok, byłby rewelacyjnym pomysłem. Fajne jest to, że on ma tutaj takie wiązanie. Wiem, że na maksa pasowałby do mojej mamy, no ale zawsze musicie sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, czym się kierować. Ja myśląc o mojej mamie, zawsze też staram się wybrać to, co mi się podoba w 100%, z tego względu, że mamy po prostu podobny gust. Drugim szlafrokiem z Polaru, który na maksa mi się spodobał, jest właśnie ten czerwony. On ma dokładnie taki fason jak ten szary, minimalistyczny, ale ten jest bardziej czadowy. Dlatego jeśli chodzi o niego, to z pewnością sprezentowałabym coś takiego mojej siostrze czy mojej przyjaciółce. W ogóle jak macie taką ekipę dziewczyn, przyjaciółek, lasek, zawsze może się spotykacie, to myślę, że ten napis będzie idealnie trafiony w punkt. Christmas Crew. Możecie założyć do fotek, takich wiecie, rodem z Interesta. No i tutaj potwierdzam ponownie, on jest tak milutki, że ja osobiście na maksa ucieszyłabym się właśnie z takiego prezentu. Kolejnym świetnym pomysłem na prezent będzie taka typowa zimowa piżamka. Ja Wam się pokazywałam w mojej, także z Tezenis, w takim kolorze niebieskim i też z gwiazdkami, ale wyhaczyłam na maksa milusią. Jak widzicie, cały ten początek jest ultra miły. Właśnie taką, w kolorze różowym, z metalicznymi, srebrnymi gwiazdkami. Ona ma tutaj zwężane rękawki. Akurat jeśli chodzi o piżamy, ja zawsze kieruję się tym, żeby zimą właśnie były z długim rękawem, były takie cieplusie, no i przede wszystkim miękkie, tak żeby mnie tutaj absolutnie nic nie cisnęło w trakcie spania. Akurat jeśli chodzi o tą piżamkę, ona jest w wersji dwuczęściowej. Mamy tutaj top, bluzka z długim rękawem oraz spodnie. Jak widzicie, spodnie tutaj w nogawkach na dole też są zwężane, więc mamy pewność, że ona się będzie bardzo dobrze układać. Z kolei przy spodniach mamy też ściągacz. Nie ma absolutnie żadnych wiązań, żadnych guzików, nic, co by mogło uwierać, dlatego z pewnością będzie na maksa komfortowa. Do takiej piżamki, do kompletu, na przykład kierując się tutaj kolorystyką, można dorzucić takie fajne, mięciutkie paputki, takie paputko-skarpetki. One mają tutaj też takie wstawki antypoślizgowe. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo często chodzę w tego typu rzeczach po domu, bo jest to mi w zasadzie najbardziej wygodne. Kierując się tutaj kolorystyką i idąc tym tropem, słuchajcie, myślę, że super pomysłem na prezent będą też jakieś takie czadowe skarpetki, bądź dodatkiem do prezentu. Ja akurat upatrzyłam te i po prostu nie mogłam Wam ich nie pokazać. Są to skarpetki takie dłuższe, grubsze, też właśnie z tymi wstawkami antypoślizgowymi, z myszką Mickey, więc będzie to na pewno trafiony prezent dla wszystkich fanów bajek, w ogóle Disneya, myszki Mickey. Tutaj jest jeszcze taka mała myszka Mickey z przodu. Zostaniemy jeszcze chwilę w tych disneyowskich klimatach, konkretnie myszki Mickey, bo w Tezenis znajdziecie całą kolekcję właśnie z myszką Mickey. To może coś dla niego, bo też wspomniałam, że są tutaj prezenty dla brata, dla taty, dla swojego faceta. Można sprezentować naszym panom właśnie takie bokserki z motywem myszki Mickey. Myślę, że mój Dawid zdecydowanie by się z czegoś takiego ucieszył, na pewno bardziej niż z tych slipków. Kiedyś sobie zrobiłam z niego jaja i może pamiętacie ten filmik, gdzie kupowałam mu paczkę niespodziankę na dzień chłopca.
dostał taki zestaw, 3-pak zarąbistych gaci. Zarzekał się po prostu, nie, ja absolutnie czegoś takiego nie noszę, ale myślę, mężu, że takie majtasy jak najbardziej byś założył. Co więcej, wiem, że Dawid też chętnie wskoczyłby w taką piżamkę, zresztą u nas jest, słuchajcie, tradycja. Jak Dawid jednego roku nie dostał piżamy pod choinkę, to był zbulwersowany. Mówi, a gdzie jest piżama? Przecież moja już jest tak maksymalnie znoszona. Myślę, że w tym roku, jeśli ja miałabym dla niego wybierać piżamkę, chociaż zawsze piżamę kupuje mu jego mama, wybrałabym dla niego właśnie tam z motywem myszki Miki, z napisem Hug Me, tak żeby częściej się do mnie przytulał, a nie tylko z kotem w łóżku się, wiecie, łasił i się będą nawzajem głaskać. Dobra, już nie wchodźmy w szczegóły. Ale ta piżama jest po prostu zarąbista, szara, bardzo fajny motyw kolorystyczny. Tutaj mamy takie łapki i ona też składa się, słuchajcie, z bluzki z długim rękawem i mamy tutaj długie spodnie, tutaj też rękawice. I słuchajcie, ta piżamka, te spodnie też mają tutaj ściągacz, więc na pewno będą bardzo wygodne. Powiem wam, kurczę, że są abym skoczyła w taką piżamę, tak mi się podoba. W kontekście panów wyhaczyłam też piżamkę taką bardziej stonowaną, klasyczną bym powiedziała. Nawet klasyczne jest tutaj połączenie kolorów, bo mamy granat z taką bardzo ciemną zielenią, która w sumie kojarzy mi się stricte ze świętami. Zresztą w tym roku zainwestowałam w takie papiery pakowe i będę opakowywać prezenty i robić takie, wiecie, klasyczne połączenie właśnie zieleń z czerwienią, ze złotem. Bardzo mocno załapałam ten motyw, ale wracając do piżamki, ona akurat ma tutaj dekolt wycięty na okrągło. Mamy tutaj kilka guziczków. Swoją drogą śmiało ta piżamka mogłaby być po prostu bluzką ze względu na te guziczki ozdobne. Ona też ma zwężone rękawy. Jeśli chodzi o spodnie, to tutaj z kolei mamy motyw kraty. I one tak samo mają ściągacz tutaj na wysokości talii i prostą nogawkę. Myślę, że ten set byłby fajnym pomysłem na prezent na przykład dla starszego brata, czy dla kogoś, kto woli takie bardziej klasyczne zestawy. A teraz odpowiedzcie mi na jedno zasadnicze pytanie. Kto z was nie ucieszyłby się z takiego czadowego, rodem z Pinteresta po prostu, świątecznego kombinezonu z kapturem i co ważniejsze, z motywem Coca-Coli, jeszcze z misiem. Ja na maksa bym się ucieszyła, chociaż powiem wam, że mi zwykle tego typu kombinezony są po prostu zbyt długie, ale przymierzałam go sobie. Tutaj muszę wam się przyznać i leży naprawdę świetnie. W ogóle mam taką wizję zdjęcia, gdzie cała rodzinka po prostu siedzi w tych takich świątecznych kombinezonach. No wygląda to po prostu mega. Jeśli chodzi o pomysł na prezent, to tutaj nie będę wam rekomendować mamy, czy siostry, czy brata, tylko siebie. A ja mega się cieszę. Myślę, że w tym roku wystąpię właśnie w czymś takim, może w drugi dzień świąt, w kontekście świątecznego śniadanka, no ale przyznacie, że ten jest po prostu rewelacyjny. T-shirt to zawsze super pomysł na prezent dla naszego faceta i powiem wam, że dla mnie z jakimś takim zabawnym, czadowym motywem jest zawsze trafiony w punkt. Wiem, że Dawid na maksa się zawsze cieszył z takiego prezentu i upatrzyłam tak naprawdę w Tezenis dwa t-shirty, które mi się na maksa spodobały. Koniec końców zdecydowałam się na ten ze świątecznym motywem, Christmas Loading, właśnie z takimi trzema świętymi Mikołajami z brodami. Moim zdaniem wygląda naprawdę czadowo, a przy tym jest dość taki uniwersalny, bym powiedziała, ze względu na to, że ten motyw znajduje się na takiej stricte białej bazie. Jest to t-shirt bawełniany, ale drugi też był mega fajny, z korkociągiem i tam bodajże był napis Christmas Workout. Bardzo mnie to rozbawiło. Dajcie znać, co myślicie. Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie ogląda świątecznych filmów, nie robi sobie takiego maratonu właśnie z Kevinem, z Holiday, to właśnie miłość. Ja co roku robię sobie taki maraton z całą serią dziennika Bridget Jones. I jak myślę o pierwszej części, widzę po prostu Marka Darcy'ego w jego świątecznym sweterku z reniferem. Kiedyś, słuchajcie, to był obciach tak zwany. Teraz świąteczne sweterki, właśnie takie mega śmiechowe, są bardzo pożądane.
I ja przygotowałam dwa, żeby Wam pokazać. Pierwszy z motywem Coca-Coli, który moim zdaniem wygląda świetnie. Z tego co widziałam, to jest wersja dla niej, dla niego. Są też t-shirty z tym motywem, także wybór w Tezanis jest ogromny. Koniecznie sobie zerknijcie na tą kolekcję, bo jest naprawdę mega petarda. No ten sweterek, taka klasyka, biel z czerwienią, moim zdaniem prezentuje się rewelacyjnie. I drugi z troszkę innym motywem, ale jakże świąteczny, na granatowej bazie. Mamy tutaj ciastka, mamy bałwanka, śnieżynki, czyli wszystkie w sumie takie świąteczne symbole. Marka Tezanis słynie z przepięknej bielizny i wyhaczyłam dwa po prostu boskie biustonosze w dwóch opcjach kolorystycznych. Pierwszy to taka klasyka, czyli czarny biustonosz. Mamy tutaj ten biustonosz obszyty tkaniną plumeti, czyli takimi wypukłymi kółeczkami. Prezentuje się pięknie. Mamy tu też ozdobną koronkę, motyw róży. Zresztą zobaczycie to doskonale na zbliżeniu. No i wielki plus za to, że jest to biustonosz o takim szerszym pasku, więc będzie nam w fajny sposób trzymał biust. Super sprawdzi się zarówno dla większych rozmiarów, jak i mniejszych. Ma regulowane ramionczka. No i spójrzcie, ile tutaj mamy zapięć, dlatego mamy 100% pewność, że wszystko się będzie fajnie trzymać. Jeśli chodzi o miseczki, one są delikatnie usztywniane, ale nie powiedziałabym, żeby to było w żadnym stopniu niekomfortowe. Ja akurat preferuję właśnie takie rozwiązania, także no ten biustonosz na maksa wpadł mi w oko. Jeśli chodzi o drugą propozycję ode mnie, to taka, no powiedzmy sobie szczerze, czerwona klasyka. Myślę, że fajnie byłoby coś takiego dostać od naszego faceta, dlatego jeśli oglądają mnie jacyś panowie, to daję Wam tutaj taki znak, delikatną sugestię, ale tylko delikatną. Jest to z kolei biustonosz w totalnie miękkiej wersji. Zależało mi na tym, żeby Wam pokazać różne opcje. I on tutaj nie ma kompletnie żadnych usztywnień, jeśli chodzi o miseczki. Mamy fiszbinę pod spodem, więc też ten biust będzie się fajnie trzymał. No ale ta koronka jest tutaj w pewien sposób transparentna. Z tyłu mamy też regulację, więc możemy sobie dostosować długość tego ramionczka. No i mamy zapięcie tutaj na trzy haftki, trzy poziomy. I akurat do tego biustonosza dobrałam też do kompletu majteczki, jak szaleć do szaleć. Te są akurat tutaj w takiej wersji, są to stringi, no nawiązujące motywem. Całe koronkowe są ultra sexy. Dla mnie ten komplet prezentuje się przepięknie. Tak bardzo spodobał mi się ten stanik w wersji czarnej, że dokładnie z tym samym motywem wybrałam taką koszulkę do spania, taką jakby halkę bieliźnianą, albo można ją śmiało też nosić pod spód, pod jakieś ściuszki. Jest po prostu obłędna, jest sexy, jest piękna, na maksa chciałabym coś takiego otrzymać. No i przede wszystkim jest też bardzo wygodna. Mamy tutaj wykrojone trójkąty, też koronkowe wstawki, też motyw tkaniny plumeti, róże. Wygląda w ten sposób, jest bardzo, bardzo zwiewna. Myślę, że świetnie na prezent sprawdzi się także body. Ja akurat wybrałam, żeby Wam pokazać takie, z którego jestem na maksa zadowolona. Jest to body z taką cielistą bazą, siateczką i na tym są wyszyte takie jakby wypukłe różne wzory. Powiedziałabym, że jest to taki motyw nocy. Mamy tutaj księżyc, mamy jakieś oko, serduszko. Wygląda bosko, ładnie tutaj w ogóle podkreśla, zarysowuje dodatkowo talię. Tutaj też mamy taką lamówkę, jest tutaj obszyte i zapinane na takie zatrzaski. Na mnie akurat leży super, ja mam 162 cm wzrostu. Mamy tutaj długi rękawek i ja akurat, jeśli chodzi o to body, uwielbiam je nosić pod marynarki, ale śmiało możecie zestawić je właśnie z garniturem, z jeansami, przetransformować na naprawdę różne style, opcje. I nosić zarówno na co dzień, jak i właśnie może fajnie się sprawdzić na takie wieczorowe wyjście. Z takich dodatkowych gadżetów prezentowych bardzo fajnym pomysłem jest opaska do spania, którą zakładacie na oczy. I powiem Wam, że ja kompletnie nie rozumiałam fenomenu tej rzeczy, dopóki nie przeprowadziliśmy się do mieszkania, które ma zasłony
prześwitujące, nie są kryjące, więc to światło nam po prostu wpada, ile razy się po prostu budziłam rano, bo po prostu robiło się jasno. A to jest naprawdę bardzo fajna opcja, no i z jakimś czadowym motywem myślę, że jeszcze bardziej. Z takich też mniejszych rzeczy myślę, że zawsze fajnie sprawdzą się takie must have w szafie praktycznie każdego. Jeśli chodzi o panów, myślę, że takim must have są skarpety. Te są bardziej minimalistyczne, które możecie podarować swojemu dziadkowi, tacie, właśnie starszemu bratu, wujowi, czy nawet facetowi, jeśli wiecie, że lubi coś takiego. One mają granatowy odcień i tutaj mają takie bordowe wstawki, bym powiedziała. Są to bawełniane skarpety, z kolei drugie, takie bardziej śmiechowe, też ze świątecznym motywem świętego Mikołaja, też takie dłuższe, szare z czerwonymi mikołajkami. Z kolei, jeśli chodzi o taki mniejszy must have w szafie pań, myślę, że super sprawdzą się tutaj rajstopki. Ja akurat rajstopy marki Tezenis uwielbiam. Oni mają przepiękne motywy i naprawdę gigantyczny wybór, dlatego gwarantuję Wam, że jak klikniecie w ich sklep internetowy i zaczniecie sobie te opcje rajstopowe przeglądać, to tam totalnie przepadniecie. Ja wybrałam akurat takie, które mnie wydały się najciekawsze. Pierwsze to rajstopki w kropki, które chyba w ogóle Wam pokazywałam w którejś propozycji na Instagramie. Jeśli chodzi o stylówki, ja zestawiłam je z taką dłuższą, oversize'ową marynarką, białą koszulą i botkami. Także no to taki typowy must have i jestem przekonana, że akurat ten motyw na rajstopach przypadnie do gustu każdemu. Drugie, takie bardziej modowe, pojechane bym powiedziała, to właśnie takie rajstopy z kółkami, troszkę ciemniejsze, częściowo prześwitujące. Myślę, że te rajstopy już trzeba by było bardziej umiejętnie zestawić, no ale mamy tu mimo wszystko czerń, więc myślę, że też fajnie się wkomponują. No i trzecie to jest w ogóle totalna petarda, bo te rajstopy wyglądają jak taki tatuaż na nodze, bym powiedziała, więc tu już musicie znać osobę, której będziecie podarowywać coś takiego i przewidzieć, czy jej się coś takiego spodoba, czy nie. No i tutaj mamy motyw księżyca, napisy, róże, faktycznie kurczę, to wygląda jak takie tatuaże, ale moim zdaniem te rajstopy są najbardziej ekstrawaganckie. Kochani, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, o przegląd propozycji prezentowych ze sklepu Tezenis. Jestem przekonana, że coś Wam się spodobało, dlatego piszcie mi koniecznie w komentarzach, co wpadło Wam w oko najbardziej. Przypominam o świątecznym rozdaniu giveaway, w którym zachęcam, żebyście wzięli udział. Zasady podrzucam tutaj raz jeszcze. Do zgarnięcia są 3 super zestawy, piżamka, szlafrok, skarpetki, które to Wy będziecie mogli wybrać i sprezentować sobie bądź komuś bliskiemu. To już od Was zależy. Zasady znajdziecie też w opisie pod tym odcinkiem. Ja się, słuchajcie, z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!